Pa cóż, poszli. Pa cóż, na prawo. Patrz! Podszedł flagowy. Patrz! Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Poszli! O zabranie głosu proszę gospodarza miasta, prezydenta Siemianowic Śląskich, pana Jacka Guzego. Szanowni Państwo, zebraliśmy się dziś, aby uczcić 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy uczcić pamięć tych, którzy przelewali krew za to, byśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Szczególny hołd chcemy oddać tym wszystkim, którzy zapłacili za to najwyższą cenę, którzy za wolną i niepodległą Polskę oddali swe życie. Pragnę powitać uczestników naszego patriotycznego zgromadzenia. Witam weteranów z organizacji, stowarzyszeń i związków kombatantów, a szczególnie uczestników II wojny światowej, weteranów Wojska Polskiego Armii Krajowej. Witam serdecznie przybyłych na naszą uroczystość przedstawicieli Wojska Polskiego w osobach pani porucznik Aleksandry Pawłowskiej-Delaki, wojskowego komendanta uzupełnień w Chorzowie pana pułkownika Roberta Jańczuka. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Tobiszewskiego. Witam także pana senatora Bronisława Korfantego. Witam pana wicewojewodę Piotra Spyrę. Witam przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Śląskiego, pana Andrzeja Gościniaka. Witam duchowieństwo dekanatu Siemianowickiego na czele z dziekanem dekanatu Siemianowickiego, księdzem proboszczem Krystianem Bujakiem. Witam także władze naszego miasta. Witam pierwszego zastępcę prezydenta miasta, pana Dariusza Bochenka. Witam drugiego zastępcę prezydenta miasta, pana Henryka Ptasznika. Witam sekretarza miasta i skarbnika miasta, panów Piotra Madeję i Henryka Falkusa. Serdecznie witam władze Rady Miasta, przewodniczącego Rady Miasta, pana Adama Cebulę oraz wiceprzewodniczących Rady Miasta, pana Jerzego Bekera i pana Jacka Żewczyka. Witam radnych Rady Miasta. Witam komendantów Komendy Miejskiej Policji pana podinspektora Dariusza Kopeć, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pana Leszka Jasicę. Witam komendanta Straży Miejskiej pana Piotra Satelusa. Witam prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej pana Ducha Stanisława Kawalca. Witam panią prezes Sądu Rejonowego Izabelę Marczyk-Bregidę. Witam pana prokuratora rejonowego, pana Daniela Etmańczyka. Witam naczelnika Urzędu Skarbowego, panią Urszulę Rychlik. Witam prezesa Zarządu Szpitala Miejskiego, pana Bolesława Gębarskiego.
Witam dyrektora Centrum Leczenia Uparzeń, pana Mariusza Nowaka. Witam powiatowego lekarza weterynarii, panią Joannę Pokorską. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Katowicach, panią Jolantę Kolanę. Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, pana Marcina Piowczyka. Witam przedstawicieli zakładów pracy, firm, instytucji miasta Siemianowice Śląskie. Witam dyrektorów placówek oświatowych, naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych naszego Urzędu Miasta. Witam wszystkich zgromadzonych uczestników dzisiejszej uroczystości, a w szczególności dzieci i młodzież naszych siemianowickich szkół. Drodzy Państwo, odczuwam ogromną satysfakcję z faktu, że jest nas dzisiaj tak wielu. To ważne świadectwo patriotyzmu. W żadnym innym śląskim mieście rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości nie jest obchodzona tak uroczyście. Ale tradycja zobowiązuje. To właśnie tu urodził się, mieszkał i działał Wojciech Korfanty, jeden ze współtwórców tego dzieła, które dokonało się 96 lat temu. Nasi przodkowie, mieszkańcy gmin, które z czasem złączyły się w miasto Siemianowice Śląskie, wnieśli trudny do przecenienia wkład w to wielkie dzieło. Jest to dla nas przedmiotem wielkiej, ogromnej dumy, ale jest też dla nas zobowiązaniem. Ta tradycja zobowiązuje. Pamiętamy o tym i pamiętać będziemy. Dziękujemy, panie prezydencie. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym w tej chwili nastąpi odczytanie apelu pamięci, którego dokona szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie, major Mirosław Madeja. Patrz! Na prawo! Patrz! Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Siemianowic Śląskich, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pod pomnikiem czynu niepodległościowego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Jarosław Cięcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Musińskiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie,
I II Armii Wojska Polskiego oraz Podziemnego Państwa Polskiego i Powojennego Podziemia Niepodległościowego. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią bezczestną! Wzywam was, wybitni dowódcy z okresu powstań śląskich i wojny obronnej 1939 roku. Synowie tej ziemi byli mieszkańcy Siemianowic, którzy stanęli do walki o wolny polski Śląsk. Pułkowniku Janie Emilu Stanek, pułkowniku Tadeuszu Majchrzyk-Zdan, poruczniku Walenty Wojkisie, poruczniku Józefie Skrzeku, poruczniku Karolu Gajcik. Do was wołam, bohaterscy obrońcy kopalni Michał, Pawle Augustyniaku, Mikołaju Biegus, Józefie Bieda, Józefie Chrobak, Ryszardzie Kot, Ryszardzie Przybyci, Piotrze Solik, Wincenty Prudło, Stefanie Wilk, Edmundzie Wylezik, poruczniku Stympulski. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu! Wolni bardzo Bogu! Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, salwa honorowa! W tej chwili nastąpi złożenie kwiatów przez delegacje władz samorządowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, zakładów pracy, placówek oświatowych i wszystkich chętnych mieszkańców naszego miasta.